Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, z racji tego, że Nissanie Micra radyjko działa swoim życiem, włącza się, wyłącza, resetuje i trzeba co chwila tam kody wpisywać. Zmienimy radyjko na bardzo fajny model, proszę was, X-Blitz RF400 Cam. Kurwanska. Jest fajne radyjko, bo ma wyświetlacz, można oglądać nawet filmy na nim, kamera wstecznego, jest Bluetooth, jest zestaw głośno mówiący, więc bardzo fajna sprawa do samochodu. Wejście USB jest, proszę was. RMVB, RM, MP4, MP5, AVI, JPG, jakieś tam wspierania MP3. Tak, bardzo fajna sprawa. A więc montujemy, zobaczymy co i jak, czy Micra to pociągnie. Musi kurwa. A tu jest, proszę was, dla was radio do wygrania, X-Blitz RF200 z zestawem głośnomówiącym. Też bardzo fajna sprawa, też jest na te różne tam pierdoły, 7 kolorów, jakieś tam kurwa piloty, nie piloty. Lux. Lux. Bierzemy się za robotę, zaraz wam pokażę, jak się kurwa radia wymienia. Do tej roboty będziemy potrzebowali specjalistycznych sprzętów. This one. Oh shit, oh shit. Dobra, bierzemy się za robotę. Cyk, fuj, to będzie moment. Dawaj moment, bo ja nie mam zamiaru całej soboty tu spędzić. Pozwólcie, że tutaj postawię pudełeczko, bo tam rejestrację widać. Dobra, dawaj pan sprzęt specjalistyczny. Także tak. X-Blitz RF400 Cam. Mam nadzieję, że się zmieści, kurwa, bo jeszcze tego nie przymierzałem. No to. Aczkolwiek wyciągałem, patrzyłem, jak to tam wygląda. Ale kurwa, nie mierzyłem, czy to wszystko się. Co mamy? Mamy tutaj zestawik głośno mówiący, czyli mikrofon. O, jakie małe, kurwa, radijeczko eleganckie. To nie to, co kiedyś, kurwa, rondel na płyty CD. Oczywiście tutaj jakieś książeczka, instrukcja obsługi. Tutaj mamy kamerkę od stecznego, mamy przewody. Dobrze jest, damy radę. Także wygląda fajnie radio, naprawdę. Zaraz zaczynamy. Te radio, kurwa, za przeproszeniem. Dawaj sprzęt specjalistyczny. Młotki, przecinaki. Izolacja też musi być, bo czuję, że tu pewnie wtyczka nie jest, że tak powiem, standardem, tylko jakiś chuj wie co. Hops. Patrzcie, fajnie wygląda. Oby nie zajebali zara. Tutaj mamy wtyczkę standardową. Tak zwaną ISO chyba, tak? Wyjście kurwa na wzmacniacie chyba. Nie, to jest na kamerę chyba, nie. Dobrze jest! Dawaj pan tutti. To żeby... Andrzej, co to kurwa nie działa? Działa to radio czy nie? Kobieta mówiła, że już przestało działać w ogóle. Tylko teraz jak to się wyjmuje? Byłem przekonany, że tutaj są... Że tutaj się wkłada taki specjalistyczny sprzęt, żeby odpiąć, ale nie jestem pewien. Powinno się tak kurwa odpinać. O, zadziałało. Kurwa, człowieku, teraz nie chodzić. Proszę bardzo, majster naprawił. Musi kurwa być z tym gwoździem, no. Kurwa, twoja mać, widziałeś? A pokaż, czy działa. Tu działa. Proszę bardzo, naprawione. Naprawione, kurwa, naprawione. O, widziałeś?
Jak to się wyjmuje? Kurwa, rybi pan, byś się pierdolił. To trzeba szybko. A, jednak tu się trzeba, widzicie? O. Specjalistyczny sprzęt tu trzeba. O. Jeden hak mamy. Drugi hak mamy. A tu dlaczego to nie? O. Znaczy kurwa dymę. Ej, mam nadzieję, że to będzie pasowało teraz, kurwa, te radio. Komita. Kurbo, oszalał. No ta. Będzie pasowało. Nie mów, że to jest skręcone tam jakoś boki. Co ty pierdolisz? Nie wiem, że trzeba cały ten rozbierać. Co tam się kurwa dzieje? Jak to jest zbudowane? Jak to tu było? Czekajcie, jak to jest tak? I tu były gwoździki. To co by tutaj się odblokowywało? Jak tu nic nie ma z boku. Może tutaj się pcha. Nie, to nie to. Ono się w ogóle nie rusza. Panie, bo to czarwać, kurwa. Czego? Brzęczysz mi tu, kurwa. Miałeś czas na brzęczenie, teraz kurwa nie... Nie działaś, to milcz. A, tu jest chyba taki kutafonik jakiś. Nie, też nie. Gdzie te zaczepy są? Zawsze w radiu się wkładało takie szpileczki czy blaszkę i się kurwa wyjmowało. O, nawet takie coś tu jest, patrzcie, nawet w tym radiu. Może to wykorzystasz. O kurwa, majster złodziejaszkiem to ty nie byłeś. Aż chuj, cała sobota będzie. Ja cię tu... Nie idzie. Dym poszedł. No, żebyś zaraz samochodu nie spalił. Pachoworyńko ty. Dym idzie, kurwa. No. Skręcone, jebane jest, kurwa, na stałe. Jak to się wyjmuje? Wszystko bo urywa zaraz. Dobra, trzeba tu odkręcić, może to wyjdzie i wtedy będzie łatwiejszy dostęp. Oczywiście w każdym samochodzie inaczej to jest wszystko montowane, więc nie musicie usierwać. Majster tu musi, bo... Coś tu kurwa nie funkcjonuje tak jak powinno. O, to się przyda. O, widziałeś? Urwało się? Nie. Oj, ci kurwa kobita da, jak zobaczy, co ty robisz. O, o. Tu mamy kolejne śrubeczki. Mówiłem, że kurwa cała sobota będzie roboty. Cała sobota. No i co teraz? Co jest? To nie idzie. Radio żeś popsuł i już nic nie kurwa nie będzie działało. O, tu coś wyskoczyło. O, i tu coś wyskoczyło. A to jak odepniesz? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kurwa, to idzie całe. Dlaczego? No, żeby radio wyjmować, tak trzeba wszystko rozkręcać? Wszystko się trzyma. Może to trzeba, kurwa, jeszcze tam rozkręcać coś. O, człowieku. Tu jest przyjebane na śrubę. Pół samochodu rozbierze. A, bo się pan pierdolisz, to trzeba tak zrobić. Oh, shit! Oh, shit! Przynieś pan łapkę. Zaraz puści. Puszczaj.
Zabezpieczyły się. Jak to wyjąć? Muszę iść, kurwa, po klucze. Ej, działa jeszcze ten wyświetlacz, już popsułem. Działa, człowiek. Może to gwoździem. Albo tym, spróbuj, czemu to, kurwa, nie chce odejść ten plasticzek. A jak ja się zaraz wkurwię, pójdę po przecinach. Ale to ewidentnie tam trzyma coś z tyłu, kurwa. To jest jakieś coś skręcone na stałe. Albo boki są może zajebane na śruby. Bo to w ogóle nie ma jakiegoś luzu takiego, że coś się zapina. Dobra, cześć po klucie. Tylko mi nie wpadnie tam nigdzie śrubecko. O, widziałeś? O! Ta. To się zasypało się coś. Co to jest? Jeden ten gdzie? Nie, to nie, to odpadło. Co tam odpadło? Dobra. Antenę. Hops. Tu wtyczka standardowa jest. Zajebiście. Tu jest jeszcze jedna w tym radiu taka kosteczka, że się tu podłącza chyba to sterowanie w kierownicy, co jest. Podgłaszanie i w ogóle. Więc to nie będzie działało. Z boku przyjebane jest na śrubska. Także mógłbym się siłować z tym i tak bym tego nie odkręcił. Można było kupić jakieś oryginalne radyjko od tego samochodu, ale wiecie, jakie są oryginalne radia. Jedna wielka, kurwa, porażka. Jest, aby tylko bzdąkało. Dużo śrubek już jest. Nie wiem, czy się połapie później, co od czego było. Ale widzę, że ktoś tu kiedyś grzebał w tym radiu, bo są śrubeczki takie lekko ruszone. Czyli śrubokręcik się obmykał komuś. O, widziałeś, o, nawet na papierki ktoś, kurwa, zmontował. Mamy. Teraz to by było. O kurwa, to będzie pasować w ogóle. Tak, żeś zdewastował. A teraz nie będzie pasować, które to było. Dobrze jest, kurwa, luksus, zobaczcie. Do góry nogami. Będzie zajebiście wyglądało. O! Może też trzeba przykręcić na śruby, żeby nikt nie zajebał. Nie, już rady nie kradną jak kiedyś. O, nawet by nie pasowało chyba tak zrobić na śrubeczki. No dobra, to trzeba przykręcić, żebyśmy mieli obeznanie co, gdzie i jak. To tak było chyba. Ciekaw jestem też, czy ta wtyczka jest takim standardem, żeby kurwa plus minus nie był zamieniony. Że zaraz dym pójdzie z końcóweczki. Dobra, to można by było w sumie podłączyć chyba. No, tu coś będzie radio mi pchało. Patrzcie, wystają takie kutafony. No trzeba młotka przyjebać. Kurwa, tyle. Mówiłem, całą sobotę już tu spędzisz. Ładnie idzie. Teraz powinno być dobrze. Proszę bardzo, majster, tutaj troszkę to pomłotkowo wgniotło się do środka. Teraz powinno być luks. Mam nadzieję, że komputer tu się nie obczuchnął. Ja nie wiem, co ta rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku. Siódemka jest plusem, ósemka jest minusem. Siódemka, ósemka. Czyli jeśli to jest tak, czyli siódemka, ósemka, A. Kurwa, siódemka, ósemka, góra, dół, czerwony, to wszystkie czerwone. Dobra, to chyba standard jakiś jest. Tu są jakby to głośników. Czarny jest tu na samym końcu. Może nie w tą stronę wtyczkę trzymasz. Czarny A8, A8. A, bo to tak idzie, kurwa. Nie, co ty? A, idź pan, kurwa, chuj. Siódemka jest u góry, czyli czerwony. Co, jak co? Powiem wam, że coś mi tu nie pasuje. Kurwa, jak to tak?
chyba muszę iść po miernik. A, tu się inaczej nie potepnie, kurwa. Aha, dobra, czyli to, to byłby plusem. Kurwa. Czerwony, czarny, kurwa i zielony. Z drugiej strony, dobra, to chyba standard będzie. Chuj tam, jak się spali. Jak się spali, to będziemy kombinować. No tak. Tu mamy do mikrofonu, czyli głośno mówiący zestaw jest do podpięcia. Zaraz majster tu podepnie. Hops. O, mikrofon do kamery by się przydał. O, widziałeś tu, patrz. Elegancko pójdziesz. O. Czyli tak, tutaj ja bym to zamontował gdzieś. Hops. I tam można kabel upchać do środka pod daszek. O. Potem tutaj pójdziemy sobie pod uszczelką. O. Ale zajebiście, że zmyślił. Człowiek. Tutaj sobie ładnie cyk fuch, tak przejdę. Jedno mamy z głowy. Czyli już tutaj zestaw głośno mówiący. Jest. Nie wiem, co to jest. Do czego to służy? Cicho, panie majster, weź pan tutaj lub mi. SWC, nie wiem, co to jest SWC. To jest do wstecznej kamery. Gdzie jest ta kamera? Dobra, podłączmy jeszcze tą kamerę. Fajna sprawa. Przyczepiamy gdzieś tam z tyłu przy rejestracji, czy tam nie wiem, kto gdzie ma jakąś tam opcję podłączenia. Bo to jest, proszę was, jeden zostaje tu, drugi idzie na zewnątrz. I tu trzeba podłączyć zasilanie takie. A dlaczego jest plus minus? A, bo tu trzeba z masy wziąć ten zasilanie. Dobra. Hops. Tutaj podłączamy czerwony. Oczywiście pachowiec by lutował. Majster robi cykwuk na okrętkę. Na okrętkę izolacja i człowiek. Dożywotnia gwarancja. Majstra. Weźmy czerwoną izolację, żeby nie pomylić, że to plus minus. Izolacja się kończy niedobrze. Także ktoś ma nadmiar, niech podeśle majstrowi izolację. Zawsze się przyda. Dobra, tu z tego nikt nie będzie strzelał. I sobie cyk fuch, tutaj power, tu kamera. C3, czyli do kamery byłby tu. Dobra, podłączymy, zobaczymy. A teraz prąd do kamery. Gdzie jest prądowy do kamery? Nie wiem, co to jest SWC. Plus trzeba podłączyć pod żarówkę wstecznego. Panie, bardzo dobra robota. No to po co, żeś tu podłączył to? Źle podłączyłem. To kurwa nie trzeba tego podłączać. To musimy podłączyć jedno do masy, drugie do żarówki odstecznego i wtedy nam się będzie załączała kamera. No tutaj dobrze, że się samochód nie spalił. Tutaj antena jakaś taka krótka jest. Ledwo co mi tu sięga. Ojej, ona nie będzie tu pasować. Jest tu przejścióweczka jakaś do anteny? Panie, nie wiesz pan jak podłączyć? Dawaj pan gwoździa. O, dobra, muszę poszukać. No i oczywiście nie znalazłem takiej wtyczki. Musiałem zajumać z pewnego modelu pojazdu. To trzeba teraz będzie zdrutować tutaj. Elegancko. Także tak. To można. A może to się da jakoś. Nie da się, człowiek. Chociaż by zaizolowałby. Tak, bardzo dobry plan. Weź pan tak. Tu pan nawiniesz. I tu tak pan skręć. Troszkę. I teraz się izolacją to zrobi. Dobrze jest. Widziałeś? Co fachura, to fachura. Tu się ładnie zaklei, żeby się nic nam nie stykało. Także może być
że tak powiem, po druciarsku, bo i tak będzie dobrze. Wkładamy tutaj nasze radyjko, hops, i już można tu wszystko zamykać. Elegancko. Ej, ta ramka chyba mi tam, kurwa, teraz nie ma jak wyjąć tego. Dobrze jest, trzyma się, trzyma się. Pewnie się trzyma. Szkoda, że nie podłączyłem, żeby tak działało. A co to? Nie działa tutaj. Czym się uruchamia? Dobra, poszło radio. Tutaj mamy USB, można sobie włożyć MP3-eczki. Panel dotykowy jest, czy nie? Ech. Dobra, poszukaj czegoś. Działa. Dawaj pan tutaj. Olejka jest. Jezu, zaraz przebijesz. Dobra, szukajmy sobie radyjka tutaj. Zapamiętaj. A, trzeba było wsteczny podłączyć. Będziemy widzieć, co i jak jest. Kurwa, nie mam jakiej muzyki puścić tutaj. Wszystko jest przecież... Sprawdźmy menu. Czym się przełącza? A tym, USB. Karta SD. A gdzie się kartę wkłada? A może tam w radio był gdzieś do włożenia karty? Ja już nie włożyłem. Także nawet nie spojrzałem, gdzie się wkłada kartę. Tam gdzieś. Co mamy? Bluetooth. Tu Bluetooth to można było połączyć, a tu musiał kobity telefon brać. Dobra, wejdźmy tu. Język polski, tak. Data. Data, chłop, to nie do ustawy od daty. Czas. Ustawienia fabryczne. Strefa Europa. Jasność, kontrast. Ostrzeżenia wideo? A co to jest ostrzeżenia wideo? Podświetlenie LED, automatyczny. Wejdźmy w to. Jak to, kurwa, wejść to? Czemu nie można... A tu się zmienia, kurwa. Żółty, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, cyjan może być fioletowy, Bluetooth, no wszystko jest tak, wiecie, no chwilę trzeba posiedzieć i zaraz człowiek orientuje się w sytuacji. To mu to włączy. Jak widać, radyjko jest intuicyjne w obsłudze. Parę chwil można przy nim posiedzieć i zaraz człowiek się orientuje, co i jak. Tu mamy widzę reset, aux. Ej, co do wyświetlacza, tak, kurwa, takie delikatne to troszkę jest. Dobra, kiczort. Dobra, trzeba podłączyć sobie kamerę wstecznego, zobaczymy, gdzie to tam się będzie wyświetlało nam. O kurwa, żeś chciał kabel. Dobra, jedziemy z tą kamerą wstecznego. Trzeba tutaj usileczką, że tak powiem, pojechać na tyły. Dużo tu nie ma kombinacji. Mam nadzieję, że kabel sięgnie. Kurde, no musisz rwać. Pod plasticzek wchodź. Nieprofesjonalnie. Pan montujesz. O! Widziałeś? Śrubokręta tu trzeba wbić. O! Wkładamy przewodzik. Hops. Szybki montaż. Musimy dojechać do lampy, więc jedziemy dalej tam pod tymi plasticzkami. Jak to się, kurwa, rozbija? Ej, tu nie ma dostępu do lampy. Co to ma być? Dobrze, że tu dziesiąteczka do wszystkiego pasuje. Co jest? Wszystko, kurwa, siłą trzeba. A, to na spinkę było. Dobra. Mamy wsteczny. Świeci się, czy nie? Nie świeci się, co jest? Świeci się?
Co to, wstecznego nie ma? Żarówka spalona. Tu jest żarówka spalona, jak nic. Ale żarówka jest dobra. Czemu nie świeci? Co jest, Andrzej? No szkurwa. Trzeba sprawdzić, czy żarówka dobra. Na krótko. Ops. Dobra. To czemu nie świeci wsteczny? Może tu jest tylko jedna żarówka od wstecznego? Nie tą lampę, żeby rozebrał. Najgorsze, że nie mam gdzie podłączyć tej kamery. Bo to jest klapa otwierana, trzeba by było sztukować kabeleczki na dłuższe jakieś, żeby puścić do klapy na górę, żeby było luks. Dobra, czyli co, wystarczyłoby to podłączyć już? Czerwony kabel należy podłączyć do drugiego czerwonego kabla. Zaraz, bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, źle podłączyłem. Kurwa, jak zwykle. Dobra, zmiana planów. Tu trzeba ten kabel back taki podłączyć do tej żółtej wtyczki, do czerwonego. O tak. Tak trzeba to kurwa zwatować. O. Teraz to ta, luksus. Zaraz zobaczymy, czy będzie działać. Tutaj można sobie elegancko namierzyć, która to jest żarówka, który tu jest plus od wstecznego. Tu ewidentnie widać, że to jest, tu mamy z wierzchu minus, to ewidentnie widać, że to jest plusik, czyli pierwszy przewodzik od tej strony, czyli czerwony. Ja to już sobie go pazurem, że tak powiem, skrobłem, żeby nam tu się otworzyło. I teraz można tutaj przyczepić sobie, o hops, przewodziki do kamery. Jeden przewodzik stąd, drugi jest z tej wtyczki. Nie mam obrazu z kamery, albo nie pod to gniazdo podłączyłem. Muszę kurwa radio wyjąć. Przechodzi nam na kamerę, a obrazu nie mamy. Weź no tutaj, może tu przełóż na tą wtyczkę. Dalej nie ma obrazu. Co majster źle podłączył, to nie wiem. O, jest. Dobrze, kurwa, coś tu nie styka mi. Żeś wtyczkę już... O, spleśniłeś. Wtyczkę już żeś coś rozpierdolił. Fachoborinko. Ten kurwa może... Słabo tam plusuje. Dobra. Jest obraz. Tam coś kurwa, wtyczka mi się spierdoliła. Ale już majster podoginał, już jest dobrze. Funkcjonuje. Włączamy wsteczny. Dobra. Mamy, kamera działa. Elegancko. Będę musiał tam sobie wszystko po swojemu popodłączać. Mamy pilota do tego, radyjka. Nie wiem, czy ktoś... O, nawet telefon można odbierać. Nie wiem, czy ktoś używa w samochodzie pilota. Chociaż jak na tyle ktoś siedzi i może se sterować podczas dłuższej jazdy dzieciaki czy coś muzyczką, to i fajna sprawa. Dobra, a jak chcę... Nie wyjdę z kamery. A, widzicie? Dobrze jest. Póki wsteczny jest, to z kamery nie wychodzi. Włączmy menu, zobaczmy jak... Kurwa, czy mi się przestawiało? Jak ustawić Bluetooth? Jest Bluetooth. Zobaczmy na telefonie. Mamy radyjko, parowanie, łączenie. Connected. Kurwa, nie umiem się. Tu jest Bluetooth audio. No, Bluetooth audio. I gdzie jest? Dawaj muzykę. Muzyka. A czyli można Bluetooth muzyczkę elegancką puszczać sobie. Podłączone, wsteczny, działa, kamera, działa. Coś tam pewnie z tyłu mnie styka, jeszcze muszę tam kurwa pozalepiać te.
muszę pozalepiać te kurwa kabelki, porządnie to skręcić i luks. Teraz tylko trzeba tą kamerę gdzieś tam przyczepić, nie wiem jeszcze gdzie ją podłączę. Dobra, byłoby na tyle, nie będę już tutaj grzebał. Zrobione, zrobione. Tam zostały cztery śrubeczki jakieś, chyba od radia tamtego starego. To trzeba gdzieś tam wyrzucić. Po robocie. Jeśli chciałbyś wygrać radyjko X-Blitz RF200, zostaw łapkę w górę i pisz w komentarzu, robić to trzeba umieć. Także tak, będziesz mógł wygrać radyjko. Luks. Luks, panie. Działa, kurwa, działa. Bardzo dobra robota. Git Malina, do następnego strzałeczka. Cześć. Idź tam, mój, izoluj. To wszystko. Nie wiem, jak to zamontować. Najlepiej to by było tam u góry, na tej płetwie. Ale to by trzeba było kabelkami przedłużać. Nie wiem, czy tutaj na wkręciki nie zapierdolę. Będzie bardzo dobra robota. No tak.